Szczęść Boże, witam serdecznie spod mojego komina. Wczoraj była piękna pogoda, dziś już jest gorzej i przyjdzie kiedyś taki czas i taki moment, kiedy napalę w moim kominku. Idzie jesień, nie ma na to rady. A chcę dzisiaj dokonać pewnego aneksu do manifestu, chciałem powiedzieć komunistycznego, katechetycznego, aneksu bardzo ważnego, który znowu jest pewnym odbiciem na pewne trendy, które panują w polskiej katechezie. Otóż zauważam, nie tylko ja zresztą, że w naszych podręcznikach do katechezy, oczywiście nie mówię, że w każdym, że we wszystkich, za dużo jest tego, żeby to dokładnie zbadać, ale to, co zdążyłem, powiedzmy, obejrzeć, to, co oglądają inni, upoważnia do takich właśnie stwierdzeń. W tych naszych nowych podręcznikach, im nowszych, tym więcej tego jest, jest coraz mniej Pana Boga. A katecheza zmierza w takim kierunku. Mówimy przepraszam, kochamy rodziców, spuszczamy wodę w sedesie. Tą wodę w sedesie wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyśliłem, że nie znajdę czegoś takiego w podręczniku do religii, choć rzeczywiście wodę w sedesie trzeba spuszczać, podobnie jak kochać rodziców i jak mówić przepraszam. Oczywiście te tematy zawsze będą jakoś okraszone takimi religijnymi skwarkami, ale problem pozostaje. Lekcje religii tak naprawdę stają się coraz bardziej takimi lekcjami wychowawczymi. A to jest zły trend, bo pierwszym przedmiotem naszych rozważań, naszych badań jest Pan Bóg, jest Jezus. To jest główny bohater naszej katechezy. Nie tylko ten, który błogosławi, nie ten, który uzasadnia to, żeby kochać rodziców i mówić przepraszam, ale ten obiekt naszego poznania. Ale może się mylę, może błądzę. Dlatego bardzo chciałbym Cię prosić o odpowiedź na dokładnie jedno pytanie w ankiecie, link do której znajdziesz pod tym filmem. Po prostu wypowiedz się, czy to twierdzenie, że w nowych podręcznikach do religii jest coraz mniej Boga, jest słuszne, czy też plotek głupoty. A może masz jakieś inne zdanie. Dzięki za uwagę. I bardzo proszę, odpowiedz na jedno pytanie ankiety. Zajmie Ci to 20 sekund.